Dzień dobry Wadim z tej strony. Tydzień temu kurier przywiózł mi tą oto paczkę. Jest to akumulator LiFePO 4, kolejny akumulatorek LiFePO 4 na moim kanale, który mam okazję przetestować. Akumulatorek od firmy Cody Energy, firmy, której kompletnie nie znałem i nie słyszałem o niej wcześniej. Gdy ta firma pierwszy raz się ze mną skontaktowała, zrobiłem też jakiś tam mały research na YouTubie i też nie znalazłem zbyt wiele filmów o tym, bodajże chyba tylko jeden nagrany przez jakiegoś chłopaka z Ukrainy. I to wszystko, także kompletnie nic nie wiem o tej firmie. Natomiast akumulator wydał mi się ciekawy z kilku względów i dlatego postanowiłem wam go pokazać. Na samym początku też wyjaśniam, że dlatego właśnie, że ten akumulator otrzymałem od firmy Cody Energy, ja go nie kupiłem, to film oznaczony jest jako sponsorowany, natomiast firma nie ma żadnego wpływu na to, co o nim mówię, co o nim sądzę. Co więcej, ustaliliśmy z tą firmą na etapie, że tak powiem, rozmów i uzgodnień, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten akumulator przejdzie testy pojemności, to ta opinia moja będzie pozytywna. W innym przypadku robię uczciwą recenzję i także poinformuję o tym, jeżeli ten akumulator testów nie przejdzie. Mówię o tym, ponieważ ta firma, wiem, że skontaktowała się także z kilkoma innymi osobami, które na polskim YouTubie zajmują się testowaniem i pokazywaniem akumulatorów i w pierwszych ich mailach była informacja, że oczekują pozytywnej opinii. Ja zgodziłem się tylko i wyłącznie przetestować ten akumulator na takich warunkach, że moja opinia będzie oczywiście pozytywna wtedy, kiedy ten akumulator przejdzie testy pojemności, bo to jest chyba najważniejsze, że jeżeli akumulator ma mieć jakąś określoną pojemność, a nie będzie jej miał, to moja opinia nie może być pozytywna. No i przystali na te warunki, więc dlatego ten akumulator dzisiaj jest u nas. Dlaczego on jest według mnie ciekawy, to powiem za chwilę, a teraz wyciągnijmy, zobaczymy, co tutaj jest w pudle, no i trochę więcej pogadamy o tym akumulatorze. W pudle mamy instrukcję obsługi. Sam akumulatorek. Dodatkowo są terminale, które są tu przykręcone, ponieważ no, robiłem już testy pojemności, zanim zacząłem wam o nie opowiadać, oraz dwie takie zaślepeczki na terminale, kiedy one nie są przykręcone. Powiem szczerze, że zaskoczyła mnie trochę jego waga, bo jest dosyć ciężki. Zaraz sprawdzimy dokładną wagę. No mamy 15 z hakiem. 15,5 praktycznie kilograma. A dlaczego aż tyle, a nie standardowo tam około 11 kg, jak ważą akumulatory podobne LiFePO 4 100 Ah? Ponieważ tu jest 120 Ah. Tutaj mamy po prostu większą pojemność, no i też wzrosła waga, ale szczerze dosyć ciężki w porównaniu z standardowymi setkami. Obudowa, wielkość tego akumulatora jest standardowej setki. On ma 33 cm na długość, 17 na szerokość i 21,5 na wysokość, czyli to jest standardowa obudowa, taka jak jest 100 Ah akumulatory. Widać, ta przestrzeń w tym akumulatorze jest trochę lepiej wykorzystana. Bo jak pamiętacie, na przykład akumulator Sanfu otwierałem, tam było dosyć dużo powietrza jeszcze w środku w obudowie, także tutaj zmieszczono po prostu większe ogniwa albo więcej tych ogniw. Niestety, to już też na samym początku muszę powiedzieć, nie jestem w stanie otworzyć tego akumulatora, żeby zajrzeć do środka, tak jak w przypadku, mówię, tych wspomnianych akumulatorów Sanfu, ponieważ tamte były rozkręcane. Tutaj miałem nadzieję, że ta obudowa jest sklejona i próbowałem ją w jakiś sposób podważać, przecinać jakimś nożykiem, jakimś skalpelem i tym podobne rzeczy. Wrzuciłem też post na moją grupę facebookową o małym off-gridzie. Prośbą, może ktoś ma jakieś pomysły, jak się do tego dobrać, żeby tego po prostu nie zniszczyć, tego akumulatora, a mimo wszystko zajrzeć do środka. No były różne podpowiedzi, między innymi, żeby przygrzać hot airem i po prostu spróbować, może ta obudowa jest sklejona. Niestety chyba jest spawana, nie wiem, czy ultradźwiękami, czy czymkolwiek, ale no niestety nie udało mi się do niego zajrzeć, także no test będzie nie do końca pełny, no bo po prostu nie zobaczymy, co jest w środku. A tak jak powiedziałem, no nie chcę tego niszczyć, robić, ale z tego elektrośmiecia, a przy okazji jeszcze może uszkodzić, kiedybym, nie wiem, jakoś szlifierką kątową czy czymkolwiek rozcinał tą obudowę. No nie chcę tego robić, więc no więc tak. Dlatego nie będzie zaglądania tym razem do środka akumulatora. Wracając jeszcze do parametrów technicznych. Jak powiedziałem, jest to akumulator 12-woltowy, 120 Ah, przynajmniej według deklaracji producenta 120 Ah. Rozładować na akumulator można aż 100 Ah, a przez 3 sekundy aż 200 Ah. Ładowanie maksymalnie także 100 Ah, choć producent zaleca ładowanie 20 Ah. Natomiast no, te 100 Ah bez problemu przyjmie. Ja osobiście ładowałem go 20 Ah ładowarką, bo to jest największa ładowarka, jaką posiadam, więc sprawdziłem przy tych 20 amperach i no i ładuje się bez najmniejszego problemu. Akumulator ten można łączyć w szeregu maksymalnie 4 sztuki, także równolegle maksymalnie 4 sztuki, także można albo stworzyć bank 48-woltowy, albo maksymalnie 480 Ah, jeżeli łączymy to równolegle. Akumulator posiada tutaj u góry taki mierniczek,
Jest tutaj napisane battery capacity i voltage. Pokazuje tutaj tak, że tak powiem, słupkowo poziom naładowania baterii oraz procentowo 100%. Nie udało mi się w żaden sposób przełączyć tego na ten voltage, ani przytrzymując to dłużej, ani no, nie wiem w jaki sposób to zmienić. Nie ma tego, nie jest to opisane w instrukcji i szczerze nie wiem, czy jest możliwość pokazania tutaj także, jakie napięcie jest na tym akumulatorze. W każdym razie no, jest taki tam mierniczek. Nie przypuszczam, żeby on był jakiś mega dokładny. Jest to po prostu bardzo orientacyjne pokazanie jego aktualnej pojemności od gadżet. Lepiej wyłączyć, szkoda prądu. Terminale są standardowe na śruby M8, także tutaj jest tak jak każdej innej baterii, są oznaczone kolorami, czarny, czerwony, także bez problemu, jeśli chodzi o polaryzację. Akumulator ten poddałem standardowemu testowi. Najpierw go naładowałem, on przyszedł do mnie z poziomem naładowania około 70%, nie pamiętam, chyba 73%, tutaj przynajmniej ten liczniczek pokazywał, ten mierniczek 73%. Naładowałem go do pełna. Akumulator przyszedł do mnie w stanie naładowania według tego wyświetlacza od tej góry 83%. Oczywiście zbytnio temu stanowi nie ma co wierzyć, bo prawdopodobnie jest to tylko i wyłącznie jakiś tam woltomierz zwykły. Sprawdzimy, jakie ma napięcie. 13,22 V. To w sumie nawet się może zgadzać z tym 83%. No zobaczymy. Naładuję tego teraz do pełna. Ładować będę 20-amperową ładowarką z AliExpress. Link w opisie. Gdy już się naładuje, to wtedy dopiero zrobimy test rozładowania. Leci, ładowarka szumi. Tu od razu skoczyło na 86%, 7. Dobra, także dajmy temu trochę czasu. Jak się naładuje, to będziemy rozładowywać. A następnie moją super profesjonalną rozładowywarką z AliExpress rozładowałem go do poziomu 10,5 V. Akumulator właśnie skończył się ładować, jest naładowany do fulla. Tutaj nam pokazuje 100%. Ups. Także co, rozładowywarka ustawiona, próg jest 10,5 V, do tego poziomu będę rozładowywał, podłączam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pojemność nominalna jest 120 Ah, no i miejmy nadzieję, że tyle osiągniemy, ale to się okaże. Ustawimy jeszcze maksymalne obciążenie, 14,5 Ah. Około 15 amperów będzie prawdopodobnie maksymalny próg. Tak, zostawiamy 15,2 ampera. Takim poziomem będzie się rozładowywało. Włączę się, kiedy się to rozładuje. Trochę to zajmie na pewno. I rozładowanie się właśnie zakończyło. Mamy 10,5 V, do tego poziomu rozładowałem. Zobaczymy, jaki jest wynik. 120 amperogodzin, 21 setnych. Czyli jest nominał. Tyle ile ma być. Ten akumulator ma mieć 120 Ah. I tyle jest, jak widać. Także jak widzieliście, wynik 120 Ah z małym haczykiem, 120,5 Ah przy rozładowaniu do 10,5 V. Gdyby rozładować do 10, bo ten akumulator pracuje w zakresach od 10 do 14,6 V, pewnie jeszcze coś tam by się ponad ten nominał dało uzyskać. Było to pierwsze ładowanie i rozładowanie tego akumulatora, więc pewnie jeszcze jak ten akumulator troszeczkę się tam, że tak powiem, ułoży, kilka cykli przejdzie, to być może jeszcze będzie troszeczkę więcej. To się okaże z czasem. I teraz przejdę do tego, dlaczego ten akumulator wydał mi się bardzo ciekawy. Ponieważ nie wspomniałem jeszcze o jednej funkcjonalności, a mianowicie ten akumulator posiada wbudowane zabezpieczenie przed ładowaniem w temperaturach poniżej 0 stopni, a dokładnie według instrukcji poniżej minus 5, czyli w momencie, kiedy akumulator osiągnie temperaturę, to już też dodaję, bo ostatnio się tego kilku widzów czepiało, jeżeli akumulator, wnętrze akumulatora osiągnie temperaturę minus 5 stopni, następuje odcięcie ładowania. I to też próbowałem w jakiś sposób sprawdzić i naprawdę nakombinowałem się, kurczę, jak koń pod górę, żeby to zrobić. W momencie, kiedy nie da się rozebrać tej obudowy, no nie dojdę do czujnika, żeby go po prostu, nie wiem, w lód wsadzić i wtedy sprawdzić to ładowanie i wtedy sprawdzić funkcjonalność tego odcięcia, czy to faktycznie działa. Chciałem go wsadzić do lodówki, do zamrażarki. No, do mojej domowej zamrażarki się nie zmieściło, bo musiałbym wyekspediować całą jej zawartość, aż ona by mnie wtedy utłukła. Chciałem go też wsadzić do mojej turystycznej lodówki Wewora, którą posiadam 15-litrowej. I jak na wysokość on pasuje, w sensie wszedłby, no już niestety nie zamknę klapy. Gdybym miał większą tą lodówkę, nie wiem, 25-litrową, 30-litrową, wtedy bym wlazł bez problemu. Uruchomiłbym mrożenie po prostu do minus 20, go schłodził, parę godzin potrzymał i wtedy by
dało się ten test przeprowadzić. No niestety nie było pomysł z tą lodówką także z tej mojej grupy facebookowej, na którą Was serdecznie zapraszam, link w opisie. Natomiast no nie dało się tego zrobić, kurczę, także no nie przetestowałem działania tej funkcji. To jest już kolejny producent, którego gdzieś tam, bo śledzę ten rynek tych akumulatorów, zwłaszcza tanich akumulatorów, takich LiFePO 4, tanich nazwijmy to, bo jeszcze są to droga technologia, aczkolwiek w porównaniu z AGM-ami zaczyna się to robić naprawdę bardzo, bardzo przystępne cenowo. Do ceny też za chwilę przejdę. Także śledzę ten rynek, to już jest któryś z producentów, który ten parametr ładowania podaje na poziomie minus 5 stopni, znaczy odcięcia ładowania na poziomie minus 5 stopni, a nie 0 stopni tego umownego. Starałem się też znaleźć gdzieś informację, kurczę, czemu to 0 jest taką magiczną granicą, a nie właśnie minus 5, minus 3, nie wiem, plus 1, plus 2, no różnie ludzie piszą na forach, różne opinie chodzą. Nie jestem chemikiem, nie jestem fizykiem, no podobno te atomy litu czy czegoś tam się w tej temperaturze jakoś zbijają, uszkadzają, nie wiem, nie, naprawdę. Jeżeli ktoś jest mądry w tej kwestii, proszę, napiszcie w komentarzach i może ktoś znajdzie gdzieś jakąś konkretną definicję tego, dlaczego nie można ich ładować w temperaturze poniżej 0 stopni. No ja przyjmuję ten fakt za pewnik, no nie można, to nie można, nie chcę uszkodzić tego typu baterii, więc nie ładuję. A ten akumulator, mówię, no to zabezpieczenie posiada, to więc jakby schodzi z głowy problem ładowania w temperaturach poniżej 0 stopni. Dla ścisłości, poniżej 0 stopni wnętrza akumulatora, tak? Nie, że na zewnątrz jest 0 stopni, a w środku mamy 20, ale już nie możemy ładować, tylko po prostu chodzi o to, że akumulator taką temperaturę osiąga, tak? Przepraszam, że o tym mówię po raz drugi i uściślam, ale mówię, no miałem kilka takich komentarzy, że jestem debilem i co ja pokazuję i co ja za herezję opowiadam, że te akumulatory przecież można poniżej 0 stopni ładować, byle one były ciepłe. No więc właśnie tak. Także wracając. Posiada wbudowane zabezpieczenie, a druga ciekawa opcja, a w zasadzie to są dwie w jednej, dwa podpunkty w jednej, ten akumulator Kodi Energy jest stosunkowo tani, bo kosztuje 1200 zł brutto w Polsce, 1200 zł za 120 amperogodzinny akumulator, to raz, a dwa, jest sprzedawany na Allegro przez tą firmę Kodi Energy i w związku z tym, że jest sprzedawany na Allegro, to nawet go można wziąć na raty 0%, więc to jest, dlatego to mi się wydało bardzo ciekawe, bo wiele osób, no jakby cena jest nie do przeskoczenia jeszcze tych akumulatorów, mimo że tak jak powiedziałem, są już coraz tańsze. Natomiast no, w momencie, kiedy pojawiają się raty zero, bo tam na Allegro często można wziąć raty zero, no to już zaczyna być ciekawe i bardziej przystępne dla po prostu przeciętnego zjadacza chleba, bo wiadomo, no, dalej to jest kupa pieniędzy, ale mimo wszystko, kiedy możemy to kupić w Polsce, dodatkowo mamy tutaj 3-letnią gwarancję na ten akumulator. Wysyłka jest z polskiego magazynu, kosztuje 1200 zł, posiada wbudowane zabezpieczenie przed ładowaniem w niskich temperaturach i można wziąć na raty 0%, no to naprawdę wydaje się to ciekawa oferta. W ofercie tej firmy są także inne akumulatorki, są setki, są chyba 110, 120, 180, są 200 i ich odpowiedniki, nie wiem czy cała gama, ale ich odpowiedniki 24V. Także dosyć dużo tych akumulatorków oni posiadają w ofercie. Firma nie jest jakby całkiem nowa i nieznana, bo wiem, że oni sprzedawali do tej pory inwertery głównie takie i hybrydowe, i chyba off-gridowe. Także no jest ona obecna na rynku, bo zrobiłem taki jakiś tam mały research. Natomiast no mówię, o akumulatorach nie znalazłem naprawdę nic. Nie wiem, czy dopiero weszli z tymi akumulatorami, czy nie oferowali ich na polskim rynku, czy co, no nie mam pojęcia. W każdym razie nie ma za wiele o nich w tych akumulatorach na YouTubach. Także tym bardziej fajnie, że miałem okazję ten akumulator przetestować. Wszystkie takie dokładne parametry, które mi udało się zmierzyć, znajdziecie w opisie pod filmem, jest tam link do arkusza kalkulacyjnego, w którym staram się na bieżąco wrzucać wszelkie informacje właśnie o akumulatorach, które mam okazję testować, wszystkie ich parametry, dane techniczne, jakieś tam linki do moich recenzji, linki do zakupu i tym podobne rzeczy, także zerknijcie proszę w opis pod filmem. Zachęcam też do komentowania i swoich opinii. Może ktoś z Was już miał okazję kupić ten akumulator i go przetestować i używa go dłużej, to też bardzo chętnie posłucham opinii, jaką się na dłuższą metę sprawuje. Ja będę jeszcze na pewno ten akumulatorek sobie troszeczkę testował u siebie w kamperze. Być może go wrzucę do instalacji takiej off-gridowej, którą mam u moich rodziców na wsi. Zobaczymy, jak on tam się będzie sprawował na dłuższą metę i
i teraz latem, które nadchodzi, choć dzisiaj jest 20 kwietnia i mamy 2 stopnie i przed chwilą padał śnieg, ale to pomijam, w każdym razie będzie możliwość przetestowania tego i latem, i zimą, bo tam ta instalacja gridowa, którą zainstalowałem, działa także, działa przez cały rok po prostu, więc zobaczymy, być może on tam powędruje. Link do zakupu tego akumulatora oraz wszystkie dane tej firmy znajdziecie w opisie pod tym filmem, zaraz na samym początku to powklejam. Link do Allegro oraz dane do zakupu, jest nawet chyba jakiś numer WhatsApp, gdzie można z tą firmą bezpośrednio pogadać. Mają magazyn w Polsce, na Mazowszu, także wysyłają bardzo szybko. Przyszło to do mnie GLS-em chyba w 2 dni, odkąd żeśmy uzgodnili wszystkie szczegóły. Także przychodzi bardzo, bardzo szybko. No i nie ma jakichś tam, wiadomo, ceł, VAT-u i innych rzeczy, żadnych dodatkowych dopłat. Także to też fajna opcja. I tak jak mówię, zakup jest przez Allegro, czyli no... W Polsce jeden z bezpieczniejszych zakupów, tak, bo jest jakiś tam program ochrony kupujących i tego. Nie lubię Allegro jakoś szczególnie, no ale wiem, że wiele osób ma obawy przed kupowaniem tego typu rzeczy gdzieś tam bezpośrednio z chińskich sklepów, więc no, tu jest opcja kupienia tego lokalnie, w sumie lokalnie, tak? Także to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o tym akumulatorze Leafe Pod 4 Kodi Energy 120 Ah. Zachęcam do komentowania i do następnego.